Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do aresztu. Pierwszy z nich rozpoczął protest głodowy. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie spocznie w walce o sprawiedliwość, dopóki obaj politycy nie zostaną wypuszczeni na wolność. Posłowie Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik trafili do aresztu na warszawskim Grochowie we wtorek późnym wieczorem. Na miejsce z interwencją poselską udali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest zamach stanu. Dzisiaj przyszli po naszych kolegów, uprowadzili ich bezprawnie z Pałacu Prezydenckiego, wbrew woli prezydenta, który ich ułaskawił, ale jutro mogą przyjść po was, dlatego że Tusk się przed niczym nie powstrzyma. Mówił poseł PiS Przemysław Czarnek. Rano współpracownicy Mariusza Kamińskiego przekazali jego oświadczenie wystosowane do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. W oświadczeniu Mariusz Kamiński podkreślił, że skazanie i pozbawienie mandatu poselskiego traktuje jako akt zemsty politycznej i w związku z tym rozpoczyna protest głodowy. Pan minister jest silnym, twardym, walczącym zawsze o prawdę człowiekiem i dlatego sięgnął po taki protest. Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejhart, która objęła nadzór nad służbą więzienną, bagatelizuje sprawę. Każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności. Policja zatrzymała polityków w Pałacu Prezydenckim pod nieobecność prezydenta. Andrzej Duda przebywał wówczas w Belwederze na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską. Jestem głęboko wstrząśnięty, że zamknięto do więzienia ludzi, którzy, nie mam żadnych wątpliwości, są krystalicznie uczciwi. Mówił prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, nie spocznie w walce o uczciwość i sprawiedliwość, dopóki obaj posłowie nie wyjdą na wolność. Podtrzymał jednocześnie swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie aktu łaski. Stałem i stoję na stanowisku, że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją. Że ułaskawienie to jest w mocy, skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie, dziś posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych, posiadają swoje mandaty. Dziś Izba Pracy Sądu Najwyższego orzekła jednak coś zupełnie innego. Podważyła tym samym nie tylko prerogatywy prezydenta, ale również decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego z 5 stycznia, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent Andrzej Duda zwróci się do instytucji międzynarodowych i prezydentów innych państw z informacją o tym, co dzieje się obecnie w Polsce, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczek-Bandych. Której działania władzy wykonawczej mają charakter nielegalny, polegający na łamaniu przepisów prawa i naruszaniu konstytucji. O polityczne aresztowania został już zapytany rzecznik Komisji Europejskiej. Nie chciał jednak odnieść się do sprawy, bo jak stwierdził, komisja nie komentuje konkretnych wydarzeń w państwach członkowskich. To stanowisko kłóci się jednak z dotychczasową praktyką Brukseli, która w ostatnich latach nie tylko komentowała, ale również ingerowała w wewnętrzne sprawy Polski.